Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj zmierzę się ze świętym segregatorkiem zawierającym zagajenia liturgiczne dla polskiego proboszcza. Zapraszam. Grube pieniądze płacą posoborowi księża za święty segregatorek, za konkretnie kartki do świętego segregatorka, które to zawierają bardzo ważną sprawę, można by powiedzieć liturgicznie kluczową, mianowicie zagajenia liturgiczne. Cóż mam na myśli przez zagajenia liturgiczne? Chodzi oczywiście o wprowadzenie, które po antyfonie na wejście kapłan może zaimprowizować, albo właśnie jeśli brakuje mu weny, może posiłkować się z tak zwanego świętego segregatorka tekstem napisanych przez profesjonalnych liturgicznych zagajaczy. Liturgiczne nowusowe zagajenia. Myślę, że to jest temat, który faktycznie wart jest przyjrzenia się mu na tym kanale. Logo mamy podświetlone na kolor zielony, dlatego że nagrywam ten materiał w 21 niedzielę po zesłaniu Ducha Świętego i myślę, że też dobrze wpisuje się to w kwestie takie powiedzmy około liturgiczne, bo pamiętamy, że okres po zesłaniu Ducha Świętego przez mistrzów posoborowej liturgii został z typowym polotem i typową dla nowusa artystyczną weną nazwany czasem zwykłym. To jest tylko dygresja. My przechodzimy do naszego świętego segregatorka. Widzimy tutaj modlitwy powszechne. Rok 2024, rok B, cykl drugi. Nie jestem pewien, czy wszystkie z tych kartek, które tutaj mam, są właśnie z tego fragmentu, bo takich tytułów było tam kilka. Po prostu zmieniały się, nie wiem, czy to były te lata A, B, czy cykl. Nie sprawdzałem tego. Wziąłem tylko tą jedną jak dla przykładu, żeby pokazać, co będę tutaj czytał tak w ogólności. Mamy tutaj imprimi potes ksiądz Krzysztof Olejnik, przełożony generalny Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, wydane przez wydawnictwo Chlondianum Poznań. To, że imprimatur jest od przełożonego generalnego Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, oczywiście nie oznacza, że jest to przeznaczone tylko i wyłącznie dla Polonii. To znaczy Chlondianum wydaje to dla wszystkich księży i każdy ksiądz w Polsce może z tego korzystać. Wszystkie formularze mszalne według Mszału Rzymskiego dla diecezji polskich, wydanie drugie, poszerzone i uzupełnione, Poznań 2013. To jest rok 2024, natomiast Mszał Rzymski dla diecezji polskich z 2013. Księża, którzy przyszli do nas spoza struktur bractwa, niewyświęceni w naszych seminariach, opowiadali mi o tym świętym segregatorku właśnie z tego wydawnictwa i być może pamiętacie, że powiedziałem kiedyś, że namawiali mnie oni perfidnie, namawiali mnie do tego, żebym wydał, to kosztuje jakieś grube pieniądze na ten święty segregatorek, ale ja się zbuntowałem, powiedziałem, że jednak nie będę płacił za święty segregatorek nowusowego zagajacza i poprosiłem, że jeśli może ktoś ma jakiś używany, to może mógł mi podesłać i faktycznie znalazła się jakaś dobra dusza, która w służbie nauki i dobra ludzkości postanowiła podzielić się ze mną tymi liturgicznymi zagajeniami, a więc nie przedłużając już zaczynamy liturgicznie zagajać. Zaznaczyłem sobie zabrałem sobie kilkanaście takich kartek. Nie wszystkie są jakieś tragiczne, natomiast zawierają one teksty, które wymagają jakiegoś komentarza, albo są po prostu w jakiś sposób ciekawe do przedstawienia. 30 niedziela w ciągu roku, to pierwszy tekst, jaki sobie na dzisiaj wybrałem. Przeżywając Dzień Pański, to jest właśnie proponowane liturgiczne zagajenie dla liturgicznego zagajacza. Gromadzimy się wokół ołtarza Jezusa Chrystusa. Pragniemy wsłuchiwać się w Słowo Boże i karmić się Chrystusowym ciałem. Tu właśnie dzięki temu nadprzyrodzonemu wsparciu, posileni tak wielkimi darami, możemy przynosić owoc, który będzie
sakramencie miły Bogu. Dzieje się tak, ponieważ Eucharystia przemienia nas wewnętrznie, uwrażliwia nas na potrzeby braci i daje nam zadatek życia wiecznego. Kiedy należycie ją przeżywamy, prawdziwie wypełniamy przykazanie miłości Boga i bliźniego. Dlaczego wybrałem ten cytat? On się może wydawać zupełnie pobożny i faktycznie bez wątpienia jest to jeden z tych lepszych wybranych na dzisiaj. Natomiast chciałem zwrócić uwagę na, powiedzmy, pewną fiksację autora na odniesieniu Eucharystii do miłości bliźniego. I Eucharystia, i miłość bliźniego są to rzeczy absolutnie podstawowe. Natomiast to przedstawienie miłości bliźniego jako takiego najważniejszego skutku Eucharystii jest tutaj dosyć ciekawe. Dzieje się tak, ponieważ Eucharystia przemienia nas wewnętrznie, uwrażliwia nas na potrzeby braci. To jest takie ciekawe, tak? Nie przypominam sobie, żeby wśród skutków Eucharystii, żeby było wymienione, że uwrażliwia nas na potrzeby braci. Można to oczywiście potraktować, to stwierdzenie, uwrażliwia nas na potrzeby braci, jako takie doprecyzowanie po prostu miłości bliźniego, natomiast to nie jest do końca tożsame. Tak? Rozumiemy, że miłość bliźniego przede wszystkim kieruje się na to dobro najważniejsze, czyli na zbawienie duszy. Natomiast te potrzeby braci i wrażliwość na potrzeby braci dosyć tak wyraźnie, tak, kieruje na rzeczy doczesne. A więc uwrażliwia nas na potrzeby braci i daje nam zadatek życia wiecznego. Czyli wydaje się prawie, że jakby to uwrażliwienie na potrzeby braci byłoby ważniejsze niż ten zadatek życia wiecznego. I właśnie jeszcze dalej, kiedy należycie ją przeżywać, prawdziwie wypełniamy przykazanie miłości Boga i bliźniego. Znowu, to jest prawda, natomiast wytłumaczenie Eucharystii właśnie w ten sposób jest zaskakujące. To znaczy, mamy tutaj, tak, wspomniane, że pragniemy wsłuchiwać się w Słowo Boże i karmić się Chrystusowym ciałem, a więc jest wspomniane, że to Chrystusowe ciało jest, tak, w tej Eucharystii, ale znowu mamy tutaj to, co kardynałowie Ottaviani i Bacci w krótkiej analizie krytycznej Novus Ordo Missae zarzucają Novus Ordo Missae, mianowicie, że on zrównuje stół Słowa Bożego z eucharystycznym stołem, tak trochę w cudzysłowie, to znaczy to Słowo Boże z Eucharystią. Zarzucają, że to jest niepoprawne, że ta msza święta jest ofiarą, najświętszą ofiarą Pana naszego Jezusa Chrystusa i że zrównanie tych dwóch rzeczywistości, tutaj Najświętszego Sakramentu i Słowa Bożego, to zrównanie jest przeniesieniem akcentów bardzo znaczącym w stronę protestanckiej liturgii. Odsyłam do tekstu krótkiej analizy krytycznej Novus Ordo Missae, jak sobie wpiszecie w wyszukiwarkę, na przykład na naszym kanale FSSPX Polska jest cały tekst tej krótkiej analizy. A więc jest to konkretny, realny zarzut postawiony, jak tylko Novus Ordo Missae powstało i tutaj to liturgiczne zagajenie potwierdza, że kardynałowie mieli rację, tak? To widać, że to ta myśl cały czas funkcjonuje, liturgiczni zagajacze są przekonani, że właśnie tak trzeba zagajać, że spotykamy się przy stole słowa i przy stole ciała Chrystusowego. I to są w zasadzie, wydaje się być z punktu widzenia liturgicznego zagajacza, autora liturgicznych zagajeń, wydają się to być zupełnie równoważne rzeczywistości. Ale tak jak wspomniałem, to jest zdecydowanie jedno z tych lepszych zagajeń, które sobie na dzisiaj przygotowałem. Następnie mamy piątek 29 tygodnia w ciągu roku. Tutaj też widzimy ten polot i wielką wenę artystyczną tych liturgicznych zagajaczy, chociaż muszę przyznać, że nie dziwię im się, jakbym miał pisać liturgiczne zagajenia na każdy dzień Nowusa, to też bym pewnie wpadł w depresję i też bym nie miał weny, żeby wymyślać coś ciekawszego. Rozumiem, że ta nazwa piątek 29 tygodnia w ciągu roku to nie jest nazwa stworzona przez liturgicznych zagajaczy, tylko przez ich mistrzów, którzy stworzyli to wielkie arcydzieło liturgiczne, w którym właśnie mamy zamiast tych wielkich świąt, tego cyklu liturgicznego, mamy piątek 29 tygodnia w ciągu roku. Jakież to jest podniosłe. Rozumiemy, tak? W tradycyjnym kalendarzu, nawet jak mamy dzień ferialny, no to
jest to dzień ferialny po tej i tej niedzieli, tak? Mamy 21 niedzielę po zesłaniu Ducha Świętego. To ustawia tą niedzielę bardzo konkretnie w tym cyklu liturgicznym, tak? A nie w cyklu świeckim. 29 tydzień w ciągu roku, nawet odniesienie do tygodnia, a nie do niedzieli. No, wszystko tutaj jest zeświadczone, tak? Nawet na poziomie takich szczegółów. Ja rozumiem, że to nie jest jakiś zarzut, który pokazuje, że to jest herezja, ale zarzut, który pokazuje, że to jest dziadostwo już jak najbardziej. No więc liturgiczne zagajenie. Coż nam przygotowali nasi autorzy liturgicznych zagajeń na piątek 29 tygodnia w ciągu roku. Piątek to dzień, który kieruje nasze myśli ku męce i śmierci Jezusa. To też ciekawe, to jest powiedzenie po prostu Jezusa. Ciekawe, także w liturgii, że nie Jezusa Chrystusa, Pana naszego Jezusa Chrystusa, Pana Jezusa, na nasze myśli ku męce i śmierci Jezusa. Trochę zaskakujące jak dla mnie. Ale to nawet coś, czego nie zaznaczyłem sobie, żeby zwrócić na to uwagę. Po prostu teraz rzuciło mi się w oczy. Na krzyżu dokonało się coś najważniejszego dla ludzkości, coś największego w historii świata, odkupienie człowieka. Słusznie. Dzisiaj dla chrześcijan krzyż jest wyraźnym znakiem tego wydarzenia. Tamtego piątku, gdy słońce się zaćmiło i mrok ogarnął ziemię, niewiele osób potrafiło odczytać te znaki. Tajemnice swojego... To ciekawe, bo akurat właśnie wtedy, gdy dzieje się to zaciemnienie, to wtedy jak wszyscy są poruszeni, ale no nie odczytują tego do końca, na pewno. Tajemnice swojego królestwa Pan Bóg ukrywa tylko przed ludźmi prostego serca. Zaraz. To chyba mój błąd. Tajemnice swojego królestwa Pan Bóg odkrywa tylko przed ludźmi prostego serca. No tak. Też ciekawe. Tak, czyli mamy ten piątek i znaki i ciach. Jest tutaj taki skok. Pan Bóg odkrywa swoje tajemnice tylko przed ludźmi prostego serca. Przed tymi, którzy nie komplikują, nie rozdzielają Pana Boga na czworo, tylko Go przyjmują. Prośmy o serca proste i pokorne. Bardzo mi się podoba ostatnia prośba. Prośmy o serca proste i pokorne, jak najbardziej słusznie. Natomiast ten tekst jest to jest tekst liturgiczny, nie? Pamiętamy o tym. Ja rozumiem, że to jest Novus Ordo Missae, więc z tą liturgią, ale badamy ten poziom liturgii, tak? A więc tajemnice swojego królestwa Pan Bóg odkrywa tylko przed ludźmi prostego serca, przed tymi, którzy nie komplikują. Nie komplikują czego? Nie komplikują. Nie rozdzielają Pana Boga na czworo. Ja nie znam, może ja głupi jestem, ale ja nie znam takiego powiedzenia rozdzielać Pana Boga na czworo. Tak, dzielić włos na czworo, tak, takie istnieje, natomiast to włos jest taki maleńki, tak, i nie można rozdzielić go na czworo, to jest, wymaga iście chirurgicznej precyzji. Natomiast rozdzielanie Pana Boga na czworo to jest jakiś zupełnie nowy, nieznany mi zwrot. Znowu, to nie jest żaden dowód, że to jest heretyckie, tylko raczej dowód, że to jest głęboko dziadowskie. Tak? To rozdzielanie Pana Boga na czworo. O co chodzi? To znaczy, że Pan Bóg jest jak ten włos, tak? Którego nie można podzielić? Czy że czworo, to bo to jest na troje można, bo to trójce przynajmniej, a na czworo już nie można, bo to już jest za bardzo skomplikowane? Podejrzewam, że jest to nawiązanie do tego włosa, ale wydaje mi się, że wybitnie nieszczęśliwe. Kolejne liturgiczne zagajenie to jest świętego Augustyna, święto świętego Augustyna, 28 sierpnia. Tutaj akurat zagajenie nie było w żaden sposób ciekawe, natomiast jest bardzo, bardzo ciekawa modlitwa powszechna. Tutaj na drugiej stronie mamy też modlitwy powszechne i ją sobie zaznaczyłem. Mianowicie w punkcie czwartym, pierwszy jest, żeby Kościół ukazywał współczesnemu światu Chrystusa przygarniającego do siebie grzeszników. W drugim modlimy się za ojczyznę. W trzecim za młodych ludzi, którzy się czują osamotnieni, aby spotkali na swojej drodze życzliwych przyjaciół, okay? I osoby z wielkim autorytetem moralnym. I czwarte, módlmy się za odpoczywających na urlopach, aby ich dni były wypełnione dobrymi uczynkami i życzliwością wobec najbliższych. To mi naprawdę trudno jest sobie wyobrazić, że ja miałbym coś takiego czytać w trakcie liturgii i nie mieć takiego poczucia żenady. Naprawdę trudno mi sobie to wyobrazić. Naprawdę, ja rozumiem, że ludzie są na urlopach. Okej, okay, tak, jest tam, no, to jest 28 sierpnia, także to już taki koniec wakacji, ale no tak, być może jacyś ludzie oczywiście są na urlopach, ale czy naprawdę to jest to, co tak właśnie powinna brzmieć modlitwa liturgiczna według tych autorów liturgicznych zagajeń? Módlmy się za odpoczywających na urlopach, aby ich dni były
były wypełnione dobrymi uczynkami i życzliwością wobec najbliższych. No, intencja jest dobra, tak, ale dlaczego? W sensie, po co? Jak? Czy to naprawdę jest właśnie ten poziom, o który powinien być prezentowany na modlitwie liturgicznej? Czym ja bym to zamienił? To znaczy, w ogóle nie specjalna modlitwa Kościoła o tych, którzy są akurat teraz na urlopie. Dlaczego? Dlaczego akurat o tych, którzy są na urlopie? Ja rozumiem, ludzi, którzy są w jakichś potrzebach, tak? Tak jak Kościół Święty to robi w liturgii wielkopiątkowej, tak? Gdzie są te modlitwy wstawiennicze, a tam to są faktycznie takie realne modlitwy właśnie. Pewnie dlatego mnie to żenuje, bo z tym mi się to naturalnie kojarzy, bo to jest oczywiście odniesienie do tego, do tej samej, powiedzmy, liturgicznej tradycji, tych modlitw wstawienniczych. No i tam to są takie naprawdę bardzo poważne sprawy, za które się modlimy. Modlimy się za różne, za stany, za tych, którzy są w więzieniu, za tych, którzy są w podróży, tak, za tych, którzy są faktycznie w jakimś stanie realnego cierpienia, udręczenia, a tutaj módlmy się za tych, którzy są na urlopie, żeby okazywali życzliwość wobec najbliższych. Naprawdę to jest właśnie ten poziom, ten kaliber. Nie wiem, jak dla mnie jest to dziwne. Kolejne liturgiczne zagajenia, dokładnie znowu modlitwę wstawienniczą ze święta męczeństwo świętego Jana Chrzciciela, ze święto męczeństwa świętego Jana Chrzciciela. Mamy tutaj wśród modlitw, wezwań, modlitwy powszechnej, mamy: aby rządzący podejmowali inicjatywy mające na celu ograniczenie spożycia alkoholu w naszym kraju. A więc to, jak dla mnie, jest już o jeden most za daleko. O ile, jak już mówiłem w poprzednich wielu materiałach, uważam, że walka z alkoholizmem obecnie w Kościele w Polsce jest już niedostosowana do stopnia problemu, to znaczy jest w tej chwili już za duży kaliber tej walki używany, o ile w XIX wieku faktycznie był to taki kluczowy problem dla społeczeństwa polskiego, o tyle myślę, że dzisiaj Kościół raczej kompromituje się, strzelając z armaty do tego problemu, gdy boryka się z problemami dużo większymi i te problemy jakoś go nie ruszają, ale najwyraźniej właśnie kwestia alkoholu bardzo, bardzo porusza wciąż polskich biskupów i autorów liturgicznych zagajeń. Ale tutaj ja bym jeszcze zrozumiał, gdyby było po prostu: módlmy się za osoby walczące z alkoholizmem, aby uwolnili się ze swojego nałogu. W pełni bym to zrozumiał. Okej, uważam, że co do zasady Kościół tutaj używa zbyt dużego kalibru, ale jak najbardziej to jest adekwatne na modlitwę wstawienniczą. Natomiast modlitwa o to, żeby rządzący coś zrobili, tak? To jest modlitwa, i my modlimy się do Pana Boga: niech rządzący w końcu wezmą nas za pysk. No ludzie, ogarnijcie się, liturgiczni zagajacze, weźcie wy się za jakąś poważną, porządną robotę, a nie piszecie te bzdety. Wy prosicie Pana Boga, żeby was rządzący za mordę wzięli. No weźcie się, ludzie, ogarnijcie. Przepraszam za określenie, chcę się za tą mordę. Naprawdę. Aby rządzący podejmowali inicjatywy mające na celu ograniczenie spożycia alkoholu w naszym kraju. Czyli wy chcecie, żeby nam prohibicję tutaj wprowadzili, tak? O to się modlicie na Nowusie. Ludzie, naprawdę nie. To jest kolejny argument, żeby na Nowusa nie chodzić. No bo jak człowiek ma modlić się zgodnie z intencjami tych liturgicznych zagajaczy, którzy takie bzdety piszą. Pewnie jeszcze za COVID-a były takie modlitwy wstawiennicze: módlmy się, żeby rządzący jeszcze bardziej ograniczyli swobody obywatelskie. Módlmy się, żeby jeszcze przedłużyli ograniczenia możliwości wejścia do parku. Módlmy się, żeby rządzący jeszcze bardziej ograniczyli obecność ludzi w kościele. Módlmy się, żeby już było nie 15 osób w kościele, tylko 3 osoby w kościele, żeby rządzący w końcu wzięli nas za twarz. Ludzie, co tu się wydarzyło w ogóle? Kolejne liturgiczne zagajenie. 21 niedziela w ciągu roku. Ponownie widzimy tą wenę twórczą. 21 niedziela w ciągu roku. Wspaniale. Przepraszam, zacząłem czytać. Dla człowieka pociągające jest to, co jawi się jako radykalne. Rozumiemy? To jest zagajenie liturgiczne. Kapłan w osobie Chrystusa wychodzi w imieniu Chrystusa powiedzieć: to jest ciało moje, to jest krew moja.
liturgia Kościoła, Kalwaria, Golgota, najważniejszy moment w życiu katolika. A tutaj ten liturgiczny zagajacz na 21 niedzielę w ciągu roku każe czytać temu liturgicznemu, znaczy temu księdzu, każe czytać, dla człowieka pociągające jest to, co jawi się jako radykalne. To brzmi jak, nie wiem, pierwsze słowa eseju gimnazjalisty. No, to jest taki poziom. Dla człowieka pociągające jest to, co jawi się jako radykalne. Jeszcze to jawi się właśnie takie w stylu takiej gimbazy. To znaczy, jak gimnazjalista staje się napisać coś takiego mądrze brzmiącego, takiego filozoficznego, no to właśnie tak to tak nazwie, żeby te banały i farmazony, które ciśnie, żeby to tak jakoś tak poważniej zabrzmiało. I to jeszcze, żeby jakiś ksiądz to zaimprowizował, no to bym sobie pomyślał, no głupi jest. Tak, przepraszam. W cudzysłowie. Ale że to jest napisane, wydane, dane imprimatur, na takie bzdety. Znowu, to nie herezja, tylko dziadostwo. Ale czasem zastanawiam się, czy to nie gorsze w pewnych sytuacjach, tak? Bo jakby była herezja, to może ludzie by się przynajmniej zorientowali i by pogonili tych dziadów z kościoła, a że karmią ich zamiast bezpośrednią herezją, to takim dziadostwem, to ich dusze marnieją, karleją i religia kojarzy im się właśnie z prośbą Pana Boga, do Pana Boga zanoszoną, żeby rządzący nas wzięli za twarz i z esejami na poziomie wczesnego gimnazjum. Dla człowieka pociągające jest to, co jawi się jako radykalne. Przebrnijmy do końca. Skuteczność świadectwa wiary zależy od stopnia naszego oddania się Bogu. Tutaj taki dosyć ciekawy wolontaryzm będzie widoczny. Im głębsze oddanie, tym większa owocność apostolska. To widać też, no, że to pisze człowiek, no, powiedzmy, z duchowością taką bardzo, bardzo wolontarystyczną, czyli nastawioną na to, że trzeba chcieć mocniej. Jak jesteś za mało pobożny, to chciej. I wtedy to będzie właśnie tak. Im głębsze oddanie, tym większa owocność apostolska. Dla uczniów Jezusa wieczernik był szczególnym miejscem. Tam uczestniczyli w ostatniej wieczerzy, a potem wyszli głosić Ewangelię. Niech i nasz parafialny wieczernik będzie dla nas wyjątkowym miejscem, przestrzenią spotkania z Bogiem. Niech Jego słowo przenika nas i przemienia. Znowu, nie mamy tutaj prawie w ogóle. Jest tylko Jego słowo przenika nas i przemienia. To jest duch takiego, tak jasne, nie ma tutaj herezji, tak, ale ta wypowiedź jest w duchu takiego nagrzanego protestantyzmu, tak. Słowo ma nas przemienić i wtedy mamy tak się nagrzać i do dzieła i wtedy, o, ale to będzie się działo. Idziemy dalej. Narodzenie Pańskie, 25 grudnia. Mamy tutaj w zasadzie tą samą myśl, którą już przedstawiłem jako zarzut, to znaczy postawienie na jednym poziomie obecności Pana Jezusa w Jego Słowie i w Najświętszym Sakramencie. Dzisiaj nasz Kościół parafialny staje się Betlejem, bo Zbawiciel jest obecny tutaj w swoim Słowie i postaciach eucharystycznych. To jest dokładnie to, co kardynałowie Ottaviani i Bacci zarzucali Novus Ordo Missae i widzimy, że ta myśl wraca, tak? Pojawia się nieustannie. Czyli to jest coś, co weszło do krwiobiegu liturgicznych autorów liturgicznych zagajeń i co oni powtarzają nieustannie. 18 grudnia, poniedziałek, w trzecim tygodniu Adwentu. Znowu to samo. Bóg spełnia zapowiedzi proroków i przygotowuje nas, abyśmy przyjęli Mesjasza i Zbawiciela. Słowo i Eucharystia niech nas w tej gotowości umocnią. Znowu dokładnie ta sama myśl, którą przedstawiłem przed chwilą. Ten sam problem, na który kardynałowie Ottaviani i Bacci zwracali uwagę, że Novus Ordo Missae go sprowokuje, spowoduje, jest to krok w stronę protestantyzmu. Widzimy to dzisiaj, liturgiczni zagajacze dają nam świadectwo tego, że Ottaviani i Bacci mieli rację. Kolejny tytuł z polotem, wtorek, czwartego tygodnia w ciągu roku. Kiedy słuchamy słów dobrej nowiny, przenikają one do naszego umysłu przez poznanie rozumowe. Równie ważne jest jednak nastawienie serca, tak aby doświadczyć obecności Boga i poczuć Jego dotknięcie. Któż to pisze? Czy my widzimy, jaki to jest kisiel? taki salceson. W sensie, że to jest teologicznie taka kaszana. Przepraszam za te takie kulinarne porównania. Kisiel, salceson i kaszana. Nie wiem, czy to wam wyjaśniło, co mam na myśli. Bo wszystko jest takie, tak, takie giętkie, takie miałkie, takie miękkie. W sensie, kaszanka jest w porządku, ale rozumiemy, tak, jest taka przemielona. Salceson i kisiel w sumie też, ale rozumiecie, o co chodzi, tak? Najpierw mamy
kiedy słuchamy słów dobrej nowiny, przenikają one do naszego umysłu przez poznanie rozumowe. To brzmi tak prawie, że tomistycznie, wiadomo, takie gimnazjalno tomistycznie, ale jednak. Ale równie ważne jest jednak nastawienie serca. I tutaj już tak jest trochę tak dziwnie, tak, rozum i serce, to nie jest katolicka antropologia, tak, to zestawienie rozumu i serca, czym, że jest to serce, jakby tutaj można by pomyśleć, że jest wolą, tak, równie ważne jest nastawienie serca, serce jako obraz woli, okej, okay, tak, można by to zostawić, w sensie jako w miarę adekwatne, ale co jest dalej, równie ważne jest jednak nastawienie serca, tak, aby doświadczyć obecności Boga i poczuć Jego dotknięcie, nastawienie serca, tak, aby doświadczyć obecności Boga i poczuć Jego dotknięcie. Czyli nie wiadomo, co to jest to nastawienie serca. To jest akt woli, czy to jest doświadczenie obecności Boga? Czy to nastawienie serca jest istotowo tym doświadczeniem obecności Boga, czy ma tylko doprowadzić do doświadczenia obecności Boga? To nie wiadomo. W każdym razie albo to nastawienie serca ma sprawić, że mamy poczuć Jego dotknięcie, albo to jest tym dotknięciem, albo to ma do tego doprowadzić, czyli w każdym razie jest służebne, a więc dotknięcie. A tak, aby doświadczyć obecności Boga i poczuć Jego dotknięcie, czyli tak, rozum, serce, wszystko okej, okay, ale najważniejsze jest, żeby doświadczyć obecności Boga i poczuć Jego dotknięcie. Już widzę tych właśnie natchnionych charyzmatyków. No to jest bzdura, w sensie, jeśli by to pisał jakiś mistyk, no to by tak tego nie napisał, tak, bo nie używałby takiego charyzmatycznego tekstu, bo no, oczywiście tak jak najbardziej mistyk doświadcza Bożej obecności, to jest piękne, wspaniałe i potrzebne, natomiast to, co tutaj mamy, to nie jest, to jest jakieś takie zebranie takich pobożnie brzmiących słów, teologicznie zupełnie nieadekwatne. Równie ważne jest jednak nastawienie serca, tak aby doświadczyć obecności Boga i poczuć Jego dotknięcie. Wydaje się, że to wszystko ma prowadzić właśnie do jakiegoś odczucia, no bo wiadomo, pamiętamy, że w modernizmie najważniejsze są uczucia religijne i tam rozum, wola, to ważne, aby to odczuć, poczuć, to jest wtedy. I to, co jest dalej? Dzięki temu, czyli chyba dzięki temu doświadczeniu, dzięki dotknięciu, dzięki temu Bóg staje się bliski naszemu życiu. Bliski, no, wcześniej nie był bliski naszemu życiu, teraz, no dobra, on staje się bliski naszemu życiu. Współczuje poranionej ludzkości. Dzięki temu, czy dalej jest bliskie naszemu życiu? I dzięki temu współczuje poranionej ludzkości, że my poczuliśmy, burzy bariery, które utrudniają nam przeżywanie relacji z nim, z samym sobą i z innymi ludźmi. Widzimy, jaka to jest kaszana. Tak? Teraz słuchamy Słowa Bożego, rozum, mamy nastawienie serca, to prowadzi do doświadczenia obecności Bożej, dotknięcie Boga, on wtedy jest bliski naszemu życiu, on współczuje wtedy poranionej ludzkości i burzy bariery, które mamy w sobie, które mamy pomiędzy nami, które mamy również pomiędzy nami a Bogiem. Utrudniają nam przeżywanie relacji z Nim. Otwórzmy się na dar przychodzącego Boga w tej liturgii. Niech Słowo Boże przemienia nasze umysły, niech łaska przenika do naszych serc, abyśmy umocnili naszą przyjaźń z Jezusem. Znowu zwracam tu uwagę, nie z Panem Jezusem, nie z Jezusem Chrystusem, nie z Panem naszym Jezusem Chrystusem, tylko przyjaźń z Jezusem. Ten tekst, oprócz tego, że jest taką liturgiczną kaszanką, jest infantylny. Przyjaźń z Jezusem, no to jest taki język, nie wiem, no taki dla przedszkolaka, nawet tam nieadekwatny, bo przedszkolakowi też nie należy infantylizować relacji z Panem naszym Jezusem Chrystusem. A więc uważam ten tekst za głęboko szkodliwy. Jak wcześniej mówiłem, że nie herezja, tylko dziadostwo, tak tutaj to już rani pobożne uszy, tak bym to określił. To była taka cenzura, taka, gdy oceniano jakieś podejrzane teksty. Zaznaczyłem tu sobie też w modlitwie powszechnej jedno zawołanie, wezwanie. Módlmy się za narody świata, aby panowały w nich zgoda, pokój i braterstwo. Dlaczego to jest takie ciekawe? Bo trochę to brzmi tak jak hasło rewolucji francuskiej. Wolność, równość i braterstwo. Oczywiście to nie za samo. Zgoda, pokój i braterstwo są lepsze niż wolność, równość i braterstwo. Ale jednak wezwanie jakby trochę do tego nawiązujące. To może bardziej jako ciekawostka. Czwarta niedziela w ciągu roku. Niedziela, Dzień Pański. W rytmie tygodnia nie tylko wyznacza upływ czasu, ale przypomina Dzień Zmartwychwstania. O, głęboka myśl teologiczna, nie tylko upływ czasu. To Pascha tygodnia.
kiedy świętujemy zwycięstwo Chrystusa nad grzechem i śmiercią. Chciejmy zatem z uwielbieniem stanąć do tej świętej celebracji. Sam Bóg przychodzi do nas i napełnia niebieskimi darami. Wśród intencji, które złożymy na ołtarzu, niech nie zabraknie modlitwy za chorych na trąd. Dziś, w Światowy Dzień Trędowatych, pragniemy okazać swoją solidarność z dziesiątkami tysięcy osób dotkniętych tą chorobą. To jest dla mnie dosyć ciekawe. To jest jedyna choroba, jaką zauważyłem w tych liturgicznych zagajeniach, która zostaje podkreślona. Dlaczego mnie to zaskakuje? O ile jakoś w XIX wieku to byłoby absolutnie w pełni zrozumiałe, gdzie ta choroba była nieuleczalna, tak dzisiaj, gdy jest uleczalna, wydaje mi się to trochę zaskakujące, że akurat ta choroba zasłużyła tutaj na takie wyróżnienie. Dzień trędowatych. Podejrzewam, że to jest, nie wiem, kto ogłosił ten dzień. No to nie jest liturgicznie obchodzony, też nie jest. Światowy Dzień Trędowatych jest podpisany w tym kalendarzu. Światowy Dzień, podejrzewam, że nie wiem, kto ONZ to ogłosił. No ciekawe, aż zrobię szybki research, kto ogłosił Światowy Dzień Trędowatych, bo to jednak jest ciekawa sprawa. No i co my tutaj mamy? Szybki research. Światowy Dzień Trędowatych. Światowy Dzień Pomocy Chorym na Trąd. Światowy Dzień Chorych na Trąd. Święto ustanowione z inicjatywy francuskiego podróżnika, poety i dziennikarza Raoula Follero. Tak, nie jestem francuskojęzyczny, jest obchodzony od 1954 roku w ostatnią niedzielę stycznia. W Indiach 30 stycznia, w dniu śmierci Mahatmy Gandhiego. W około 150 krajach na świecie. Jest okazją do zwrócenia uwagi świata, szczególnie bogatej jego części, na problem ludzi chorych na trąd i wyrażenia solidarności z nimi. To wyrażenie solidarności jest oczywiście kluczowe. Od 1995 roku Światowy Dzień Trędowatych organizuje w Polsce Fundacja Polska Raoula Follero. Jestem bardzo ciekaw. Od 2002 również sekretariat misyjny Jewodaja. Co to jest sekretariat misyjny? Te wszystkie te nazwy są w jakiś sposób jednak dla mnie intrygujące. Jestem ciekaw, czymże jest ten sekretariat misyjny Jewodaja. Instytut Prymasa Wyszyńskiego. Czyli to wygląda na jakiś katolicki instytut i być może w ten sposób to też dotarło do liturgii. Natomiast fundacja, jeszcze sprawdzimy tą fundację, Fundacja Polska Raoula Follero, albo w ogóle kim jest ten Follero. Sługa Boży Kościoła Katolickiego, francuski podróżnik, pisarz i poeta znany z walki na rzecz trędowatych. W posłudze tej współpracował m.in. z misjonarką Eugenią Ravazio, inicjator ustanowienia Światowego Dnia Pokoju i Światowego Dnia Trędowatych. No więc widzimy mniej więcej, skąd to się wzięło. Nie jest to wprawdzie liturgiczne święto, ale jakoś tam nawiązujące do działalności katolików. Natomiast ciekawe, że postanowiono to do kalendarza liturgicznego niejako wciągnąć i później właśnie do liturgicznego zagajenia właśnie w niedzielę to również wprowadzić. Wydaje mi się, że na chwilę obecną trąd nie jest taką chorobą, która by zasługiwała na jakieś szczególne wyróżnienie. Wydaje mi się, że na przykład dużo bardziej palącym problemem jest kwestia nowotworów, ale może się mylę, tak? To tak bardziej rzucam spontanicznie. Jeśli ktoś ma jakieś informacje, akurat jest w temacie doinformowany tego, jakim problemem jest dzisiaj trąd i dlaczego to jest tak ważne dla naszych liturgicznych zagajaczy. W tym akurat tej sytuacji tutaj mówię to zupełnie bez ironii. W sensie jestem ciekaw, dlaczego to weszło do kalendarza. Sobota trzeciego tygodnia w ciągu roku z komemoracją Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. To też weszło do kalendarza liturgicznego najwyraźniej. Dziś obchodzimy, pisze autor zagajenia, Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu, który upamiętnia rocznicę wyzwolenia byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau. Ten dzień przypomina nam, że musimy robić wszystko, aby nie dochodziło do jakichkolwiek form terroru i ludobójstwa. Tak sobie wyobrażam teraz tego księdza, który
To jest sobota trzeciego tygodnia w ciągu roku, czyli w kościele z pięcioma pobożnymi babciami. Mówię to zupełnie bez ironii, jeśli chodzi o te pobożne babcie, który czyta te słowa, tak, w trakcie mszy świętej. Przychodzi do ołtarza. Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Ten dzień przypomina nam, że musimy robić wszystko, aby nie dochodziło do jakichkolwiek form terroru i ludobójstwa. I te babcie robią takie uroczyste postanowienie, że zrobią wszystko, żeby nie dochodziło do jakichkolwiek form terroru i ludobójstwa. Już te plany, które miały, porzucają i nie dojdzie do jakichkolwiek form terroru i ludobójstwa. Gromadząc się dzisiaj na dzisiejszej liturgii, prośmy Boga, który jest źródłem pokoju i nadziei dla świata, aby wszyscy ludzie potrafili żyć w braterstwie, zgodzie i poszanowaniu osobistej wolności. To jest o tyle ciekawe, że tutaj liturgia stała się unośnikiem takiej zupełnie jednak świeckiej myśli. Można o zbrodniach mówić w taki ściśle teologiczny sposób. Natomiast tutaj to weszło faktycznie w taką ściśle historyczną narrację. To i to się stało. I teraz módlmy się, żeby wszyscy potrafili żyć w braterstwie. I w modlitwie powszechnej z tego samego dnia módlmy się za społeczność międzynarodową, aby szerzyła cywilizację miłości, jedności i troski o życie każdego człowieka. Co rozumiemy jest swego rodzaju taką naiwnością, tak? To jest trochę taki duch tak powiedzmy Jana Pawła II, gdzie wierzono, że ONZ to będzie taka cywilizacja miłości. Dalej, 26 stycznia, świętych biskupów Tymoteusza i Tytusa. Przeskakuje tutaj fragment. Obaj święci przypominają nam, że dzieło głoszenia Ewangelii domaga się współpracowników, osób gotowych do zaangażowania i poświęcenia dla Jezusa. Znowu dla Jezusa. Ciekawe. Zawsze? Czy mi się wydaje, czy to jest zawsze? Zawsze w liturgicznym zagajeniu Pan nasz Jezus Chrystus to jest po prostu Jezus. Nie wiem, to jest celowe? To jest jakaś wytyczna? Dziwne. Przez wstawiennictwo tych świętych prośmy o dar dobrych i świętych powołań misyjnych. Kościół w Polsce obchodzi dziś Dzień Islamu, który ma służyć umacnianiu braterstwa między muzułmanami a chrześcijanami. I to już jest groteska. Tak? To znaczy mamy świętych, jest pobożne wprowadzenie, no i jeszcze dodane, albo jest też przy komemoracji też jest Dzień Islamu. Kościół obchodzi dziś Dzień Islamu. Obchodzi dziś dzień tych, którzy uważają, że Pan nasz Jezus Chrystus nie jest Bogiem. Tych, którzy uważają, że Trójca Przenajświętsza to jest bluźnierstwo. Tych celebruje ten autor liturgicznego zagajenia. Tutaj to już nie jest tylko dziadostwo, tu jest to już herezja, tu jest to już grzech przeciwko pierwszemu przykazaniu. Religia, która nie uznaje Pana naszego Jezusa Chrystusa za Boga, jest tutaj celebrowana w trakcie liturgii. Liturgiczny zagajacz pisze, księża maci czytają jak głupi to, że teraz obchodzimy dzień tej bezbożności, tej fałszywej religii, tych, którzy nie tylko zagrażają naszej cywilizacji w tej chwili obecnie, ale jednocześnie twierdzą, że Pan nasz Jezus Chrystus nie jest Bogiem, a Trójca Przenajświętsza to jest bluźnierstwo. I w modlitwie powszechnej błagajmy Boga o ustanie prześladowań chrześcijan na całym świecie. Większość tych prześladowań to są prześladowania muzułmańskie. Ale oczywiście o tym nie, to nic, żadne ani słówka. Nie, no bo gdzie tam muzułmańskie? Nie, to jacyś po prostu źli ludzie, to pewnie jacyś tradycjonaliści. Ja myślę, to ci, co nie uznają Soboru Watykańskiego II pewnie prześladują. Bo oczywiście nie, przecież ci muzułmanie, z którymi tutaj braterstwo celebrujemy. I w czwartej prośbie błagajmy Boga o przezwyciężenie niechęci i uprzedzeń między chrześcijanami a muzułmanami. Przecież to jest jakaś... To jest wariactwo, to jest rozdwojenie jaźni. Tak, prosimy o ustanie prześladowań i prosimy o braterstwo między chrześcijanami a muzułmanami. Gdzie właśnie te prześladowania, przecież to są ci przede wszystkim właśnie muzułmanie. Następnie nawrócenie świętego Pawła, modlitwa powszechna. Módlmy się za chrześcijan, aby pomimo różnicy wyznań wszystkich pociągało jedno pragnienie świętości. Pomimo różnicy wyznań, to jest ciekawe, to nie jest modlitwa o przezwyciężenie różnicy wyznań, tak? Znowu, to nie jest dziadostwo, to jest już herezja. Tutaj prosimy o to, żeby tak naprawdę, żeby pozostały te różnice wyznań i wszystkich, żeby tak wspólnie pociągało to pragnienie świętości. To jest herezja, bo to jest w zasadzie prośba o to, żeby te różnice wyznań pozostały. Świętego Franciszka Salezego, jak widzicie, przyspieszyłem, bo jeszcze sporo mi tych liturgicznych zagajeń zostało, a tu już czas leci.
Święty Franciszek Salezy i Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. O tym, że Kościół jest domem dla wierzących, przekonał się dzisiejszy patron, święty Franciszek Salezy. Ten żyjący na przełomie XVI i XVII wieku doktor Kościoła włożył niemało wysiłku we własne wykształcenie. Nadto umiejętnie potrafił dzielić się zdobytą wiedzą z ludźmi, wśród których apostołował. Chociaż był człowiekiem porywczym i wybuchowym, zapamiętano go jako znakomitego duszpasterza, przyjaciela ludzi ubogich, człowieka o niespotykanej uprzejmości. Jest współżałożycielem i tak dalej, i tak dalej. I niech jego przykład pociąga nas do pogłębiania życia duchowego i wiedzy religijnej, to z pewnością przysłuży się dziełu umacniania jedności chrześcijan. A więc Franciszek Salezy, który był wielkim misjonarzem, który nawracał protestantów, znowu, to jest szyderstwo, to jest plucie w twarz świętemu Franciszkowi Salezemu, to jest plucie w twarz. Ten, który nawracał tych protestantów, ten, który tworzył taką daleko idącą misję apostolską, żeby nawracać tych protestantów. Dzisiaj o, jaki to piękny święty Franciszek Salezy, jak tak będziemy jak on, to będzie taka jedność ze wszystkimi. I te ludzie, weźcie wy się ogarnijcie. Jedność chrześcijan jest w Kościele katolickim. Tam może być jedność chrześcijan, jak porzucicie te wasze pobożne, niepobożne, nieświęte segregatorki i wrócicie do katolickiej wiary. Wtorek, trzeciego tygodnia w ciągu roku, znowu Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Gwarantem jedności narodu wybranego była Arka Przymierza. Dla chrześcijan znakiem jedności jest Kościół Chrystusowy. Gromadząc się na sprawowaniu mszy świętej, słuchamy Słowa Bożego i przyjmujemy ciało Pańskie. To podobnie jak już wcześniej zwracałem uwagę. Te dary jednoczą nas z Bogiem i uzdalniają do budowania wspólnoty z naszymi braćmi i siostrami. Zatroskani o potrzebę odtworzenia pełnej jedności między nami, twórzmy kulturę spotkania. Zatroskani o potrzebę odtworzenia pełnej jedności. Co to znaczy? Znaczy, to jest znowu, to nie jest dziadostwo, to jest herezja. To jest herezja, która zakłada, że Kościół stracił jedność, że Kościół nie jest jeden święty powszechny apostolski. Właśnie, wasz Kościół nie jest jeden święty powszechny apostolski. Wasz Kościół jest nie jeden, nie święty, nie powszechny i nie apostolski. Macie rację, tylko że zamiast modlić się o przywrócenie, odtworzenia, o potrzebę odtworzenia, zatroskania, zamiast modlić się o odtworzenie pełnej jedności między nami, twórzmy kulturę spotkania. Zamiast tworzyć kulturę spotkania, nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię. I to wystarczy do tego, żeby odtworzyć tą jedność. Kościół jest jeden święty powszechny apostolski. Wy co najwyżej się od niego odłączyliście. W sensie nie wy, że moi widzowie, tylko wy, autorzy pobożnego, niepobożnego, nieświętego segregatorka. Oj. Pozwala ona to dalej jeszcze zbliżyć się do siebie, wzajemnie poznawać i budować na tym, co wspólne. Niech udział w tej Eucharystii uczyni nasze serca otwartymi na dialog. Jaki dialog? O czym? O prawdach Bożych? Ludzie. Dialog z herezją? No ludzie, no. Błogosławionych męczenników Wincentego Lewoniuka i towarzyszy. Wincenty Lewoniuk wraz z 12 towarzyszami stanęli w obronie swojej parafialnej świątyni, sprzeciwiając się planom przekazania jej rosyjskiemu kościołowi prawosławnemu. A więc zaczyna się dobrze, nie? Ich głęboka wiara i przywiązanie do kościoła katolickiego pozwoliły im ze spokojem i modlitwą na ustach oddać życie z miłości do Chrystusa. Nasi podlascy męczennicy są dla nas, dziś żyjących i zgromadzonych na modlitwie, przykładem zaangażowania, ofiarnej miłości i służby na rzecz jedności kościoła. Niech ta intencja będzie obecna w waszych sercach podczas sprawowanej Eucharystii. Tylko że to wszystko rozpoczyna się od słów: w kolejnym dniu tygodnia powszechnej modlitwy o jedność chrześcijan w liturgii wspominamy błogosławionych męczenników z Pratulina. A więc w tygodniu, gdzie modlimy się o to, czy oni się modlą o to, żeby Kościół katolicki tak wymieszał swoje poglądy z protestantami, albo porzucił swoje poglądy na tyle, żeby wszyscy tak się złapali za rączki i tańczyli, bo to tak w praktyce to ich budowanie jedności wygląda. Tam nie ma dyskusji teologicznej, tam nie ma jakiejś takiej realnej rozmowy. Tam są takie ustępstwa ze strony katolików, że to wejdźcie, niech protestanci nam opowiadają. Oni tak pięknie słuchają słowa i oni tak, odsyłam do materiałów o arcybiskupie Rysiu. Arcybiskupie zrobią z nas lutrów, tak, gdzie jest właśnie taki przykład. A więc tutaj mamy błogosławionych, którzy zostali zabici przez prawosławnych,
Oni wtedy faktycznie, to była prawdziwa obrona jedności Kościoła. Bronili Kościoła przed prawosławnymi, przed schizmą. Natomiast dzisiaj wykorzystuje się ich do tego, żeby głosić to, że mamy porzucić jedność wiary. Po to, żeby złapać się za rączki z tymi, którzy nie wierzą, którzy odpadli od wiary. Poniedziałek trzeciego tygodnia w ciągu roku, tydzień powszechnej modlitwy o jedność chrześcijan, Dzień Dziadka. Tydzień w powszechnej modlitwy o jedność chrześcijan wzywa nas do modlitwy o odbudowanie utraconej wspólnoty. Znowu, to jest herezja. Nie ma utraconej wspólnoty. Jeśli by Kościół stracił jedność, przestałby być Kościołem Chrystusowym. Mamy świadomość, że to długotrwały proces. No to długotrwały, w piekle chyba zakończycie. Nie widzę, jak to inaczej tłumaczyć. No ludzie, no, jeśli Kościół nie jest jeden, to Chrystus nie potrafił założyć Kościoła. No, ogarnijcie się. Tym bardziej nie ustawiajmy w modlitwie, w ofiarach i mądrym dialogu z naszymi braćmi i siostrami, którzy tak jak my są naznaczeni znakiem Trójcy Świętej. Słowa Jezusa, który mówi, że nie ostanie się dom, królestwo wewnętrzne skłócone są przestrogą również dla nas. O właśnie, są dla was przestrogą. To właśnie królestwo, w którym jeden wierzy, że Chrystus jest Bogiem, a drugi nie wierzy, że Chrystus jest Bogiem. Jeden wierzy, że Matka Boża jest Matką Bożą, a drugi wyzywa ją od najgorszych. Ten dom faktycznie zawali się, a upadek jego będzie wielki. Trzecia niedziela w ciągu roku. Niedziela Słowa Bożego, tak się nazywa ta niedziela. Również dziś Chrystus Pan gromadzi nas przy ołtarzu słowa i uczty ofiarnej. Znowu dokładnie to samo, jeszcze na dodatek ta uczta ofiarna. Obficie rozsiewa swoje słowo, pragnąc naszego umocnienia i zjednoczenia w wierze. Jakiego uczniowie jesteśmy wezwani do ciągłego nawracania się i pogłębiania swej pobożności. Dziś chcemy także prosić Wszechmogącego Boga o przywrócenie jedności chrześcijan wszystkich wyznań oraz powierzyć Jego nieustającej opiece nasze babcie w dniu ich święta. Jakiż to jest miszmasz. Najpierw herezja, to słowo Boże, w sensie ustawienie na tym samym poziomie Słowa Bożego, jeszcze ta uczta ofiarna, to Pius XII potępia. Później to Pan Bóg, który obficie rozsiewa swoje słowo i my teraz mamy się jednoczyć ze wszystkimi innowiercami i jeszcze babcie też są w porządku. Taki jest temat, taka jest treść tego liturgicznego zagajenia. To już jest i herezja, i dziadostwo. Gromadząc się na mszy świętej, sobota drugiego tygodnia w ciągu roku i tydzień powszechnej modlitwy. Gromadząc się na mszy świętej, przekonujemy się, że Kościół nie jest rzeczywistością zamkniętą w sobie, ale ciągle otwartą na każdego, kto zechce poznać i uczestniczyć w jego misterium. Znowu, jakaś taka gimbaza. Naprawdę ktoś to czyta na poważnie? Gromadząc się na mszy świętej, przekonujemy się, że Kościół nie jest rzeczywistością zamkniętą w sobie. Znowu siedzi sobie tamten ksiądz, miał odprawiać mszę świętą i mówi do tych pięciu pobożnych babci, może nie tylko, ale no tak, no, w tygodniu to jest, oczywiście nie ma jakichś tłumów. W czasie liturgii najlepiej budujemy i umacniamy jedność najpierw z Bogiem, a następnie z naszymi braćmi i siostrami. To doświadczenie wspólnotowego spotkania zachęca nas, by głosić światu misterium komunii. Znowu, tak, spotykamy się pod krzyżem Pana Jezusa, żeby się złapać za rączki. To jest to, co jest tutaj powiedziane. Ono buduje, scala, aktualizuje i szerzy Kościół. Jakież to jest, przepraszam, to jest głupie, naprawdę, to jest głupie. Ono buduje, scala, aktualizuje i szerzy Kościół, tak? Czyli to poczucie komunii buduje scala i aktualizuje. Wyobrażam sobie takie pobieranie Windowsa, aktualizacja trwa. Posoborowy Kościół jest właśnie jak taka aktualizacja Windowsa. Cały czas się aktualizuje i się zaktualizować nie może. To jest całkiem dobre porównanie. Właśnie ta wasza posoborowa degrengolada jest jak taka wieczna aktualizacja Windowsa. W tygodniu modlitw, o jeszcze jakby tego było mało, to jeszcze tutaj jedność chrześcijan. W tygodniu modlitw o jedność chrześcijan pamiętajmy, że wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za głoszenie Chrystusa w świecie. No to ciekawe, bo to bardziej tak pasuje do misyjnej myśli niż do tygodnia. To akurat bardziej na plus, bym powiedział, w sensie w ten sposób zinterpretowanie tygodnia modlitw o jedność chrześcijan, jakoby chodziło właśnie o przywrócenie różnowierców do Kościoła. To można by tutaj tak zinterpretować. Święty Józef
Sebastian Pelczar. Modlitwa powszechna, znaczy to nie on ją napisał, oczywiście jego święto. Módlmy się za chrześcijan, aby nie dzieliły nas różnice wyznań, ale łączyło szczere oddanie w służbie Bogu i ludziom. Tak? Czyli znowu, to nie jest modlitwa o to, żeby nie było różnic wyznań, tylko o to, żeby one nas nie dzieliły, ale łączyło szczere oddanie w służbie Bogu i ludziom. Tak? Czyli najważniejsze jest oddanie w służbie Bogu i ludziom, a tam czy wierzymy w Chrystusa, czy nie, wszystko jedno, najwyraźniej według autorów niepobożnego, nieświętego segregatorka. Czwartek, drugiego tygodnia w ciągu roku. Najbliższy tydzień będzie naznaczony szczególną intencją. Będziemy modlić się o jedność wszystkich chrześcijan. Grzech nie tylko oddala nas od Boga, ale również stanowi podstawę każdego podziału między ludźmi. To jest dla was takie kluczowe. Przez wspólną modlitwę wraz z członkami innych wspólnot kościelnych chcemy upraszać o dar zjednoczenia między podzielonymi chrześcijanami. Modlitwa i wspólne dzieła niech pomogą zabliźnić rozłamy dokonane przez egoizm i pychę. Czyj egoizm i pychę? Ludzi kościoła? Protestantów? Jednych i drugich najprawdopodobniej. To jest tutaj powiedziane. Czyli to, co święty Paweł mówi o heretykach, to znaczy... Wyszli od nas, ale nie byli od nas. Nie, przepraszam, to jest chyba święty Jan. No, w każdym razie w listach apostolskich. Wyszli od nas, ale nie byli od nas, bo gdyby byli od nas, to zostaliby z nami. Tak muszą, herezje muszą nadejść. To nie są tak, chociażby, jeśli by ktoś wam głosił inną Ewangelię, niech będzie wyklęty. Chociażby anioł z nieba głosił wam inną Ewangelię. Tak rozumie Pismo Święte kwestie herezji. Przyjdą tacy na swoją własną zgubę. Heretycy, przyjdą tacy. Ale tego już nie ma w pobożnym segregatorku. Jest to, że podział jest najgorszy. Najgorszy jest podział. I my tak się módlmy, żeby te podziały, które tak powstały, przez taki wspólny egoizm, żeby to tak zabliźnić. To nie ma wiara prawdziwa, nieprawdziwa, Bóg objawił, nie objawił. Nie. Ważne, żeby podziałów nie było. Ważne, żeby tak jedność najważniejsza. W modlitwie powszechnej. Módlmy się za młodych, stojących u progu dorosłości, aby w swoich przyszłych decyzjach potrafili opowiadać się po stronie prawdy i jedności z drugim człowiekiem. Jedności z drugim człowiekiem. Powinni... Z którym człowiekiem? Z każdym człowiekiem? Jakiej jedności? Jak ktoś z każdym zbrodniarzem też mamy mieć tak, opowiadać się zawsze po stronie jedności z największym zbrodniarzem, tak? O co rozumiemy? Taka kaszana, w sensie tak, żeby ładnie zabrzmiało, bo jedność jest ważna. Módlmy się za obecnych na tej liturgii, aby umocnieni pokarmem z nieba trwali w jedności ze wszystkimi wierzącymi w Chrystusa. Eucharystia po to, żeby trwać w jedności ze wszystkimi wierzącymi w Chrystusa. To jest tydzień, rozpoczyna się tydzień modlitw o jedność chrześcijan. Czyli tutaj biorą pod uwagę też wszystkich tych heretyków różnego rodzaju. Tak? Eucharystia ma służyć temu, żeby być w jedności z tymi, którzy nie wierzą w Eucharystię. Oj, ludzie. Świętego Antoniego Opata, Dzień Judaizmu. Ustanowiony w kościele w Polsce Dzień Judaizmu ma wspierać dialog chrześcijańsko-żydowski. Jest również okazją do pogłębienia refleksji nad związkiem obu tych religii. Wnikamy w tę tajemnicę podczas każdej liturgii, kiedy czytamy kolejne fragmenty Pisma Świętego. Aha. Owoce tej najświętszej ofiary składamy Bogu przez wstawiennictwo świętego Antoniego Pustelnika. Niech jego przykład radykalnego życia Ewangelią, bezgranicznego oddania i pokładania całej nadziei w Bogu pomoże nam być wiernymi przymierzami, które Bóg zawarł z nami w Chrzcie Świętym. Bardzo to jest ciekawe. W tajemnicę związku tych religii jest również okazją do pogłębienia refleksji nad związkiem obu tych religii. Wnikamy w tę tajemnicę podczas każdej liturgii, czytając Pismo Święte. No to ciekawe. No chyba w tym sensie, że synagoga odrzuca Chrystusa, to w tym sensie wnikamy w tajemnicę relacji tych obu religii, tak? Że ta synagoga, która odrzuciła Chrystusa, krzyczy ukrzyżuj go. No w tym taka jest relacja, tak? I synagoga później zabija chrześcijan. Taka jest relacja wczesnego kościoła. Taka jest relacja w Piśmie Świętym pomiędzy synagogą a kościołem. Znowu, Kościół, który celebruje Dzień Judaizmu, co mamy tutaj zaświadczone, to jest Kościół, który celebruje religię, która odrzuca Chrystusa. Liturgicznie celebrujecie tutaj religię, która odrzuca Chrystusa. I wy się uważacie za wyznawców Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wy jesteście wyznawcami antychrysta, a nie Pana naszego Jezusa Chrystusa. Ten pobożny segregatorek, ta
ta kartka tego pobożnego segregatorka to jest świadectwo, to jest antychryst. Znaczy nie, że ta kartka jest antychrystem, ale to jest w służbie antychrysta. Tak? Celebrowanie Dnia Islamu to jest w służbie antychrysta. Jeśli celebrujemy religię, to nie chodzi o tak, poszczególnego człowieka, ale jeśli celebrujemy religię, która odrzuca Chrystusa, liturgicznie celebrujemy religię, która odrzuca Chrystusa, celebrujemy, wy celebrujecie w ten sposób odrzucanie Chrystusa. Ludzie, spalcie te segregatorki, wyrzućcie sobie to i pogońcie tych heretyków z kościołów, w sensie tych, którzy takie rzeczy robią. Módlmy się za Żydów. Jak tak o tym mówię, to widzę, że tu też sobie zaznaczyłem na tej samej kartce. Módlmy się za Żydów, aby byli wierni przymierzu, które Bóg zawarł z nimi na Synaju. Znowu to jest herezja. To wspominałem o tym kiedyś i ludzie mi nie wierzyli, że to jest tutaj, że to można znaleźć w nowej liturgii. Módlmy się za Żydów, aby byli wierni przymierzu, które Bóg zawarł z nimi na Synaju. Tego przymierza już nie ma. To przymierze było ukierunkowane na Chrystusa. Ukierunkowane na Chrystusa. Święty Paweł mówi, że obietnice Boże są nieodwołalne. Tak, w tym sensie, że to przymierze dalej ma doprowadzić do Chrystusa. Czyli jeśli ktoś rodzi się w tym przymierzu, to musi dojść do Chrystusa. Inaczej, odrzucając Chrystusa, odrzuca całkowity sens tego starego przymierza. Jedynym sensem istnienia starego przymierza jest Chrystus. A wy tutaj prosicie o to, żeby oni nie znaleźli Chrystusa. Modlicie się w tej modlitwie. Jeśli modlicie się, żeby oni pozostali wierni staremu przymierzu, to oznacza, żeby nie odnaleźli Chrystusa. Bo no, przecież tutaj o to chodzi. Tak? To w jakim sensie mówimy, że chyba, że to jest takie zakamuflowane, w sensie, że modlimy się, żeby pozostali wierni przymierzu, w sensie, żeby odnaleźli Chrystusa. Ale nie, no, tego nie widać. Tak nigdzie. Przecież to Jan Paweł II zresztą dosłownie potwierdził, że Żydzi nie potrzebują chrztu świętego, że tutaj stare przymierze jest wciąż obowiązujące i tak naprawdę nie ma potrzeby, żeby przyjmowali Żydzi chrzest. To zupełnie inna droga do zbawienia. Więc nie, to jest po prostu herezja. To jest po prostu celebrowanie odrzucenia Chrystusa. To robicie w tym nieświętym segregatorku. To najlepiej. Szkoda gadać. Myślę, że tym zakończymy. Mam jeszcze jedną kartkę, ale tam chyba nic szczególnego nie było. Tym niechlubnym momentem zakończymy. Tu w tym przypadku Dnia Islamu to jest ewidentne, tak jak w przypadku Dnia Judaizmu. To jest po prostu herezja. To jest po prostu celebrowanie odrzucenia Chrystusa. To jest to, co ci heretycy robią. W sensie nie twierdzę teraz, że każdy ksiądz, który odprawia Novus Ordo Missae, jest od razu z automatu heretykiem. Ale jeśli jeszcze nie jest, to będzie tak w cudzysłowie, w sensie to czyni człowieka heretykiem. To jest dosłownie bezbożne. To jest dosłownie bezbożne. To jest dosłownie antykatolickie. Ludzie, zostawcie to. Zostawcie te herezje. Zostawcie to celebrowanie odrzucenia Pana naszego Jezusa Chrystusa. W trosce o zbawienie waszych dusz, w trosce o zbawienie waszych dzieci, w trosce o dobro naszego narodu. Zostawcie to celebrowanie odrzucenia Pana naszego Jezusa Chrystusa. Zostawcie te wasze nieświęte segregatorki. Ludzie, przyjdźcie tam, gdzie jest Pan nasz Jezus Chrystus, gdzie naprawdę oddaje mu się cześć na mszę świętą, która naprawdę jest ukierunkowana dla Pana naszego Jezusa Chrystusa, na Pana Jezusa Chrystusa, na Jego cześć, na Jego adorację. Przecież to jest po prostu niewyobrażalne. Miało być śmiesznie z tym segregatorkiem, a wyszło katastrofalnie, bo rzecz faktycznie nie jest śmieszna, ale na początku było faktycznie trochę takich po prostu dziadostw, nie herezji. O tyle faktycznie kilka herezji też się znalazło. A więc co robić? Odmawiać różaniec. Uczestniczyć we mszy świętej, tradycyjnej, porzucić wszystkie te herezje, zdystansować się od tych heretyków. No to są heretycy, ludzie, ci ludzie, którzy to piszą, którzy to celebrują, którzy to robią, materialnie są na pewno heretykami. To jest materialna herezja. Jeśli ktoś, wiadomo, tak, uczestniczy pobożnie, nie rozumie, nie wie, no to oczywiście nie jest formalnie heretykiem, ale ci ludzie, którzy to robią, przecież to jest materialna herezja, nie da się. To jest apostazja, tak, gdy się celebruje oficjalnie dzień religii, która odrzuca Chrystusa. To jest celebrowanie odrzucenia Pana naszego Jezusa Chrystusa. Przecież to jest diaboliczne. Co więcej mogę powiedzieć? Nie idźcie tą drogą. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.